zrobione, dlaczego nie zrobione inne rzeczy, więc jak gdyby te rzeczy, które nie wpływają znacząco na wzrost taryfy z tytułu wykonania takiej inwestycji, to jest przyjęte to do taryfy. No między innymi ten piaskownik na oczyszczalni, no chcieli od razu kasę, no to z automatu by były duże raty byłyby do taryfy i taryfa by od razu wzrastała o dość sporo, o znaczne procenty. Natomiast tutaj w sprawie leasingu wydłużamy to na dłuższy czas i mamy mniejsze obciążenie w danym roku. Panie pierwszy, mam jeszcze dwa pytania. Jedno takie pytanie do tego planu zakupu ściekowych, jak sukcesywnie wyważanie majątku, które rozumiem już te wątki, żeśmy też przerabiali. Były zakupione w tamtym roku. Zakupione. Tak, dwie były, ale to są, mamy trzy wielbloki. Mamy prawie 18 pomp na samej oczyszczalni. To jeszcze są znaki tego, są jeszcze potrzebne. Tak, następne. Teraz mam takie pytanie, jak często jest wymieniany filtr na wieży ciśnień? Czy w tym roku... O jakim filtrze my mówimy? Który... No, nie ma. Nie ma? A nie powinien być? Nie, tam nie ma. Tam jest, zasada działania wieży ciśnień jest taka, że stacja uzdatnienia wody, po uzdatnieniu, woda jest wpłaczana do góry. I drugą... To na tej stacji, czy w tamtym roku były filtry? Nie. A czemu? To nie ma obowiązku. Jeżeli zachodzą zmiany, czyli niedotrzymanie parametrów uzdatnienia wody, bo jest za duży mangan, za duże żelazo, czy związki azotowe, wówczas szukamy przyczyn. Czy zwiększyć powietrze... To rozumiem, że na podstawie analizy waszych tych... Tak. I wtedy jeżeli tak, po otwarciu, później po otwarciu takiego zbiornika, jak gdyby wizualnego sprawdzenia, jak te ziarna są, czy one są oklejone tą mazią, tak zwanym tlenkami żelaza i manganu, jak są na tyle już oklejone, że nawet nie da rady jego wypłukać, wówczas nawet robimy tak, żeby nie całą objętość zbiornika, bo to są tony, nie? Wymiany, więc wybieramy tą część złoża filtracyjnego, bo pierwsze złoże nasypowe od 1,4 do 0,8 mm średnica ziaren, to jest filtracyjne i tą pierwszą warstwę zdejmujemy, dosypujemy i tak, takim sposobem, jeżeli to zanieczyszczenie wejdzie na tyle nisko, czyli do pełnej objętości, wówczas się wymienia całe złoże. Zadałem dlatego te pytanie, bo jednak ja mówię, dużo jest takich spostrzeżeń mieszkańców i tu nieraz do nas takie informacje przychodzą, że no tak, wy podajecie faktycznie, że wyniki wody są faktycznie zdatne, można ją spożywać i tego w ramach wszystkich norm obowiązujących. Ale jednak ludzie na jakość wody troszkę narzekają. Ja na przykład mam u siebie filtry swoje dodatkowe pozakładane i teraz na przykład miałem wymianę wodomierza, to ci Państwo, którzy przyjechali na rewalizację wodomierza, dziwili się, że u mnie jest po prostu tak filtr zawalony, jakiś węglem czy czymś. A jak on wygląda? Rudy jeszcze jakiś? Nie, czarny. Ale jest i na innych tych, i mam kamień, tak, i normalnie jest po prostu dużo tego kamienia, czy tam jak to się nazywa. I normy mówią normami, ale jednak my jako mieszkańcy, obywatele jednak spożywamy wodę. Ja mówię, kto nie ma zamontowanych jeszcze dodatkowych filtrów, to po prostu w siebie dużo rzeczy jeszcze dodatkowych wlewamy. Żelazo nie jest szkodliwe. To tyle, że brudzi. Wie pan, mówi człowiek z wody, to może jest nieszkodliwe. W wodzie, co się zdarza? Ma pan słuszną rację, że na sieci może to być. Przy normalnym rozbiorach i normalnej pracy sieci nie będzie się nic działo. Z chwilą różnicy gdzieś powstania ciśnień, wyłączeń energii czy coś, powoduje to, że są dużo większe prędkości przepływu w rurociągach i następuje tak zwane płukanie. I to jest to. A szczególnie w instalacjach domowych, nie? No ale ja mówię, tak po prostu ta woda trafia. No niby z papierek jest ok, ale jednak faktycznie dobrze by było zajrzeć do tego filtra i raz na rok tam... Nie, no to... Tak mi się wydaje. Po to są filtry, żeby je sprawdzać i po prostu w miarę możliwości, ja mówię... No, dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo panu Amedy. Ja mam jeszcze
do Państwa z Kulisu pytanie. Proszę Państwa, od 27 lat mieszkam w budynku przy Armii Krajowej 1. I się okazuje, że podłączenie jest nie wiadomo skąd. W każdym razie wieża ciśnień nie ma nic wspólnego z wodą, którą otrzymujemy. Armii Krajowej 1. Zapisane. I pan dyrektor techniczny w ubiegłym roku obiecywał wiosną, że przyłącze zrobią w innym miejscu, z innego ujęcia po prostu, z tego górnego. I miało być to we wrześniu zrobione. Póki co nie ma. I w dalszym ciągu woda jest niesamowicie zażelazniona. Poza tym nie ma ciśnienia. Nawet jak praca w wieży, to w pewnym momencie na czerwono chodzi, bo nie ma tego typu wody. Wystarczy, że... Woda, sąsiad gdzieś już kilometrów, a wody nie ma. Więc po prostu bardzo niskie ciśnienie. Sprawdzę i odpowiem. Mogę telefon do pana kontaktowy przyszło się do dnia. 9153067. No i nawysyłam, ale nie ma odpowiedzi do pana dyrektora. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Czy ktoś jeszcze z państwa chciał zabrać głos? Jeżeli przewodniczący do listu nie ma pytań, to ja bym chciał jeszcze pana burmistrza o zrobienie komentarz. Wspomniał pan o tej oczyszczalni ściennej, tak? Czyli ona niejako ta modernizacja trzeba... Bo tu jest jakaś stara sieć, która nie była, tak? Czyli z naszych partii... Chcemy na pewno wentylizację. I to tak się w jednym zdaniu powiedział, co tam trzeba zrobić, co tam jeszcze zamierzamy. Za dużo wody na Rumunsku. Ale nie jest moją przełączą, a kto ją sprawdza? Jest to problem w najbliższym przychodzeniu tego zbiornika oczyszczalni. Po prostu zależałoby w najbliższym, bo może nie w takim bardzo bliskim okresie, ponieważ finansowo jest to niemożliwe, ale w ciągu dwóch, trzech lat jakbyśmy pomyśleli nad w ogóle wymianą całego zbiornika, czyli praktycznie całej tej oczyszczalni, ponieważ on jest zaszkodzony. Mieliśmy metalowy. W wyniku tam chyba korozji i naboru gruntu ten zbiornik prawdopodobnie pewnie. Proszę? Chyba to jest plastikowy. Nie, to jest zbiornik z żywicy epoksydowy, który jest tych marw. Natomiast stelaż, czy tak, ożebrowanie ma stalowe. I prawdopodobnie doszło gdzieś po tych czasach eksploatacji, że szczelina, gdzie ścieki dotarły do metalu, no i niestety zostało to skorodowane, że spowodowało to wyrwę w zbiorniku. No. Napór ziemi spowodował wniecenie do środka. To są dwie możliwości, jak przy wszystkich zadaniach inwestycyjnych na wodociągach czy rurociągach kanalizacyjnych. Albo to po prostu zlecimy firma publiczna to wykona, ale to będzie się wiązało później z wyższymi stawkami, bo te koszty inwestycji zostaną rzucone w stawki. Albo wykona to gmina Nisko, tak jak to miało miejsce w przypadku wodociągu na Waliszewie. W zasadzie ja bym preferował to drugie rozwiązanie i będziemy starali się po prostu na to zadanie inwestycyjne pozyskać środki. Najprawdopodobniej mojego drugiego odpowiedzi. Czyli ten węgielny zbiornik to jest przyczyną tego, że tam śmierci? Czy to jest inna przyczyna? Nie wiem, bo tam szulczno zawsze było z tej oczyszczalni, nawet jak ona była nowa, ponieważ to też wiąże się z tym, że te ścieki częściowo oczyszczone trafiają później na te pole przecinowe, w związku z tym, no tak to przewiduje technologia oczyszczania ścieków, w związku z tym, no musi być, tak? Bez tego poletka nawet. A ono jest blisko zlokalizowane. A być może, że no nie wiem, tutaj mógłby pan dyrektor się wypowiedzieć, czy to może mieć związek. Jak mogę kilka słów na temat oczyszczalni tej właśnie w Sieni. Jak była planowana rozbudowa systemu kanalizacyjnego w samej miejscowości Ścienne, również była przyjęta rozbudowa tej oczyszczalni. Była też planowana przebudowa tej całej oczyszczalni z wymianą, dostosowaniem do odpowiednich przepływów. Dzisiaj jak gdyby ta oczyszczalnia, która była
zaprojektowana i ona na 25 metrów sześciennych przypustowości na dobę. Dzisiaj ona ma tu więcej, różnie one przepływają. I jak gdyby ta technologia, ona jest, no, nie jest tą najnowszą technologią. Tutaj był planowany SBR, czyli ta sekwencyjne oczyszczanie ścieków, gdzie zapewniało odpowiednie oczyszczenie ścieków porcjowo, bo to tak można nazwać ten system SBR-u, z pominięciem tego jak gdyby istniejącego drugiego stopnia podczyszczania tych ścieków, czyli tego polewka. Bo to z tego niestety polewka tam się gromadzą, zatrzymują osady, no, które przy odpowiednich warunkach temperaturowych, no, fetro się odnośnie wydostaje. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Dziękuję, nie widzę. W związku z powyższym proszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji uwolnień wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Ińsko. Proszę członków Komisji Rozwoju Gospodarczego za pozytywną opinię w sprawie przedstawionego projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Przechodzimy do podpunktu C. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2012-2015. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Przepraszam, panie przewodniczący, czy proszę bardzo. Jutro nasza obecność na sesji jest. Przepraszam, 9. Dzięki bardzo. Ale przepraszam bardzo, bo będą na sesji sołtysi, mogą być też mieszkańcy, tak jak być może ktoś od was powinien być. To dobrze. Być może sołtysi będą. To może nie w takim całym składzie. Składzie. Tak myślę, że w okrojonym, ale. To masz prezes wystarczy. Nie na wszystko mogę odpowiedzieć. Dziękuję. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Wieloletni program. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie został opracowany przez przeciwdziałaniu przemocy z roku 2010 nakłada obowiązki na gminy. I ustawodawca nakłada obowiązek na gminy. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanie i realizację programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. No i tutaj nie opowiadałabym, co to jest w ogóle przemoc w rodzinie, bo chyba każdy z nas sobie zdaje sprawę z tego, jak wygląda przemoc, jakie są rodzaje przemocy. Natomiast chciałabym porozmawiać na temat tworzenia tych ośrodków, bo już nie unikniemy tego, po prostu musimy, jest to obowiązek, musimy utworzyć punkt interwencji, punkt taki, gdzie będzie choć raz w miesiącu przyjmował psycholog. I ja bym była za tym, żeby był to psycholog od uzależnień, ponieważ w głównej mierze jednak ta przemoc występuje w rodzinach patologicznych, w rodzinach, gdzie nadużywany jest alkohol i jest potrzeba, ale i obowiązek. Byłam na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim
i powiedziano dosłownie, że nie będzie tylko sprawdzania, ale kontrole. Będą jeździli po województwie i będą sprawdzali, czy takie punkty, jak działa w ogóle, jak działa zapobieganie przemocy w poszczególnych gminach. Natomiast, no co powiem, nie dają na to pieniędzy żadnych. Nie, na przeciwdziałanie przemocy mamy mieć pieniążki, sami mamy znaleźć. Nie wiem, Państwo na pewno zwróciliście uwagę, mam tu dane liczbowe z roku 2009-2010 naszego posterunku policji. Na 152 interwencje, które były prowadzone w INSP-u, liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy była 32 osoby. Kobiet 15 małoletnich dzieci i do wieku do lat 13 i małoletnie w wieku od 13 do 18 dwie osoby. Liczba sprawców przemocy 21 osób, w tym kobiet 3, mężczyzn 18. Nie możemy już mówić, że nie ma też przemocy na naszym terenie. Ten program przeciwdziałania przemocy tak naprawdę jest integralną częścią drugiej uchwały, którą mamy w kolejności następnej. Jest to uchwała w sprawie powołania i wyłaniania członków zespołów interdyscyplinarnych. Żeby ten program przeciwdziałania przemocy działał, jest specjalnie powoływany zespół, ale już będziemy przy drugiej uchwale. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące tego programu, to bardzo proszę, bo jest trochę tych stronic. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytania Pani kierownik w sprawie innego programu przeciwdziałania przemocy? Oczywiście wszystkim musi zajmować się ośrodek pomocy. No i w zasadzie nie ma mocy. Ile jakie skutki finansowe na gminę? Ja uważam tak, że przyjęcie programu powinno być i tak jak i powołanie członków w tej kwestii, ja mówię, tutaj pieniędzy się nie powinno w takich przypadkach, panie radny, liczyć. Jeśli pan by przeczytał cały projekt uchwały dokładnie, są tam wymienione komórki, które po prostu w tym programie będą uczestniczyć, pracować, jak policja, właśnie tutaj ośrodek pomocy społecznej, burmistrz, szkoła. Także wydaje mi się, że tutaj jakąś złotówkę przysłowiową, jeśli będzie potrzeba, to się znajdzie. Problem jest, widać już nawet, bo ja sam byłem szokowany po prostu tymi danymi. I po prostu nieraz do pani kierownik tutaj przychodziłem w różnych sprawach indywidualnych i właśnie szukałem wsparcia dla osób właśnie w takich przypadkach potrzebujących. Może coś się niektórzy z takimi sytuacjami nie spotkali, nikt do was nie przychodzi, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważny problem, bardzo ważne zagadnienie i po prostu trzeba po prostu przyjąć cały program i powołać taką komisję, żeby po prostu pracowała po prostu z tymi ludźmi, żeby do takich po prostu rzeczy nie dochodziło. Ograniczyć jak najmniejszym po prostu wydaniu. Bo wiadomo, w 100% się ograniczyć. To tylko. Dziękuję. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Nie widzę. W związku z powyższym proszę Komisję Spraw Społecznych o zaopiniowanie projektu przedłożonej uchwały do członków komisji
Spraw Społecznych jest za pozytywną opinią w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2012-2015. Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2012-2015. Przechodzimy do podpunktu D. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Bińsków w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mińsku oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania. Proszę bardzo, czy pan burmistrz, pan kierownik może udzielić? Chciałabym powiedzieć, że taki zespół interdyscyplinarny na terenie naszej gminy został powołany zarządzeniem burmistrza w 2010 roku, jak tylko w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy takie rozporządzenie weszło. Niestety w 2011, końcem 2011 roku, ustawodawca doszedł do wniosku, że zarządzenie takie nie może być, jest to nieodpowiednia kolejność i musi najpierw być pod zezwolenie uchwałą Rady na powołanie takiego zespołu. Dlatego też rozpoczynamy procedurę. Zespół działa, funkcjonuje. Współpracujemy z pedagogami szkoły, z policją bardzo dobrze i z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w Mińsku. W tej chwili będzie tamto zarządzenie unieważnione i po kolei rozpoczynamy procedurę powołania zespołu.